Witajcie. Robota idzie. Tutaj próba glebogryzarką zrobienia tego zielska, które tutaj położyłem. Był jeden przejazd taki. Wygląda to jak wygląda i nadaje się to pod orkę idealnie wręcz. Także to jest... No trzeba to zaorać. Zieloności tu jest masa. Czy z tego będzie nawóz? Nie wiem. Zielone zgnije, to chyba będzie. Tu macie pięknie przygotowaną robotę już. Naprawdę, słuchajcie, to co tutaj jest odstawione, to jest Ameryka, jak to się kiedyś mawiało. O, jedna nawłoć się została. Albo dwie. Zobaczcie. Piękny widok, muszę powiedzieć. Trzeba to teraz tylko porządnie zaorać. Glebogryzarką jest przejechane tutaj na głębokość około 10 cm. Tak maszyna wzięła, tak bierze. No i co? W sumie zobaczymy, czy to ja wezmę, słuchajcie, o, tam koziołek poleciał. A nie widać, za daleko. Czy wezmę, słuchajcie, do czerwonej ten pług? Chętnie bym wziął, ale mówię, ona na takim polu w sumie jest prawie, że równo. Można spróbować. Nie zaszkodzi. Zobaczymy, czy jutro będziemy robić dalszą część. Tutaj tą. Aha, bo ja miałem najpierw, słuchajcie, pozbierać te gałęzie, co są tam przy tych wierzbach. Tam widzicie te kulki, ja to nazywam tak. To przy tych wierzbach trzeba będzie te gałęzie pozbierać i tam będzie można przejechać maszyną. No i tam gdzieniegdzie jest tak wysoko, że przydałby się najpierw orkan, żeby to ściąć i dopiero. Ale robota super. Kurde, co tu zrobić? Czy pług, czy brona? No, w każdym razie jest elegancko już. Co już coraz lepiej wygląda. Na jesieni zabierzemy się za drzewa, żeby zrobić tutaj miejsce. No i kwestia jeszcze tutaj tej zieloności, mówię, no to jest ewidentnie pod orkę, ale dlatego, że przyjrzyjmy się jeszcze raz, to zostało mocno zbombardowane broną. No ale to się zaczęło plątać tutaj. No oczywiście ta nawłoć już nie wstanie stąd, ale mimo to trzeba ją zbombardować konkretnie. To jest tyle. No i słuchajcie, jeszcze wziąłem ze sobą świder i zaraz tutaj wywiercę dziurę, o, tutaj na granicy, i zrobimy ten słupek tak, żeby było już po prostu porządnie wiadomo było gdzie, żeby on już się nie zgubił. Także idę po świdra. Tu jakąś zaraz gałąź, na pewno badyla znajdziemy, a potem będziemy to wszystko, słuchajcie, robić jak się należy. Byłem dzisiaj na złomie jeszcze. Kółko od kultywatora się trafiło. Taki całownik dosyć gruby, porządny, mocny, z 1,5 metra ma. I o takie coś. To też wziąłem. Bo to jest chyba do jakiejś takiej gracki, nie wiem jak to po prostu się nazywa, jak to zwał, tak to zwał, ale do czegoś to jest. No i pewnie jakiś pielnik, coś w tym stylu. Ale zobaczymy. Także powiem wam, że tą maszynę właśnie, co wziąłem, te gracki od tego. Tu jest słupek, kołek. To walniemy gdzieś tu. Tu powinno być git. No i już. O, tak to zrobimy. No i cała maszyna była, słuchajcie, jakieś siedzisko takie jak od Ursusa C325, ale na takim wysięgniku chyba ze 2,5 albo 3 metry. Mówię, no w szoku jestem, co to była za maszyna? No i rozniszczona, rozgrzebana całkiem. I mówię, no nie da rady, zresztą nie wiem jak to tam. No złom w cenie i przez to
przez to jest wszystko, ludzie wyrzucają co mają, no. Bo w tej chwili jak pytałem, on potaniał, bo był po złoty 30 z tego co wiem. Teraz po złoty 20. No i nie przeskoczy się tematu. O kurczak, tu już chyba są te, jak one się nazywają, ruda. Bo tak idzie ciężko. Możesz ty. No i jak Jarek był dzisiaj, to patrzyłem, złapałem za skrońca. Jest tych jaszczurek cała masa tu. O ty kurczę, nie ruszę. No tu jest właśnie ta, to ma do siebie tutaj ta ziemia, że ona jest bardzo obfita w rudę. O. Możesz ty. Naprawdę idzie ciężko. O cholera. No widać, że te kamienie są konkretne. Może jasny gwint. O, widzicie takie coś. O. Zobaczmy, może teraz pójdzie lepiej. Dobra, wystarczy. Teraz badyla. Gdzieś tu widziałem. O, jest. Nie przejdzie. Do góry kołami go. O.
mam tam jeszcze kilka, tak żeby on sobie stał. O, i to już będzie jasne, że tutaj. No i nie zgubi się. A przecież o to chodziło. No. Także zobaczymy. Bo nie było mnie, tak jak mówiłem, mam trochę zajęć takich poza domem, poza polem. Muszę je dokończyć, żeby móc odpuścić Niemcy. Przynajmniej na jakiś czas. No to muszę tymi rzeczami się zająć. Dlatego nie było mnie. Jak to mówią, coś za coś. O. Pyk. I pyk. No. Następny słupek, bo tam już wcześniej jeszcze zrobiłem. Ale teraz następny słupek będzie tutaj na tym przejeździe, bo tu idzie rów. A propos, trzeba by koparkę wziąć, co? Rów oczyścić. Tam jest skończone przy tej wierzbie, przy tej. I teraz tam, tu i tu wzdłuż lasu, aż tam do drogi. Jakbym to zrobił, to wtedy ten ruch już będzie cały, czysty. No może jeszcze tam z tamtej strony koło mnie. Też tam kawałek no zostało, ale to jest ważne. A potem ten, co tu, to jest las. Wzdłuż tego lasu tam, prosto do końca też. I to byłoby wtedy tyle. Dobra, moi drodzy. Taka szybka dzisiaj rekonesans i robota na polu, ale czekajcie jeszcze, bo tu widzę jeszcze jednego badyla. A on i tak nie będzie tu potrzebny. Więc wciśniemy go tam. No i w tym roku będzie grodzenie. O, dobra. I tutaj to już się nie zgubi. Much pełno lata, słuchajcie, bo jak Jarek tutaj tą glebogryzarą jeździł, no to po prostu miliardy. Jak mówił, że jakby na oborniku po prostu latały. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale ziemia widać, że jest taka, jak trzeba. Także zobaczymy, czy przyszła gorczyca. Trzymajcie się, tyle na dzisiaj. Do następnego. A, i przy okazji. Będą koszulki, kubki i inne gadżety. Zapraszam. Cześć.